co można kupić za 100 tysięcy złotych? Na przykład dobowe utrzymanie miasta. Tyle w ramach akcji Zima wykonawcom odpowiedzialnym za odśnieżanie parkingów, przejście dla pieszych i chodników płaci Bytom. Czy to dużo? Ocenę pozostawiamy urzędnikom, jednak efekty, jakie powinny z tych zobowiązań wynikać, weryfikują mieszkańcy. W tej chwili tutaj mamy super odśnieżone. Ja jestem zadowolona. Bardzo źle. Ja już jestem po 80, to wie pani. Czyli nie jest odśnieżone? No nie, no nie wszędzie. Szczerze mam powiedzieć 50 na 50. Tak szczerze mówiąc, 50 na 50, bo jest połowa odśnieżona, połowa nie. Nie wiem, jak to tak w tej okolicy, no tu góra odśnieżona, a tu delikatnie, tam nie. No. Z tego co widzę, to miasto w ogóle nie dba o odśnieżanie. Dobrze, że mamy rozstaje, bo jakby nie te rozstaje, to pewnie by to dalej było takie wszystko zasypane po prostu. A miasto deklaruje, że o utrzymanie zimowego porządku dba, jednak firmy, z którymi podpisano umowy wykonawcze, mają nie wywiązywać się z obowiązków. Na poniedziałkowej sesji Rady Miasta wiceprezydent Bytomia zarzucał, że te nie reagowały na czas, a ilość zalegającego do tej pory śniegu na chodnikach jest niedopuszczalna. Dla chodników w obrębie skrzyżowań, węzłów komunikacji publicznej, w skład których wchodzą odcinki chodników łączące poszczególne przejścia dla pieszych, przejścia przez pasy rozdziału i torowiska tramwajowe dojścia do przystanków, całe powierzchnie wysepek rozjazdowych, całe powierzchnie tych wysepek, po których odbywa się ruch pieszych. Obowiązuje czas okres do 1,5 godziny na pierwsze odgarnięcie pokrywy śnieżnej i 2 godziny na pełne odśnieżenie tych miejsc. Zgodnie z deklaracją wykonawców zawartą w umowie, wszystkie podlegające im chodniki powinny być całkowicie odśnieżone do 4 godzin od ustania opadów. Za niewywiązanie się z umowy miasto zapowiada wyciągnięcie konsekwencji w postaci kar umownych. Przedstawiciel jednej z firm odpiera zarzuty, deklarując, że prace prowadzone są zgodnie z planem. My jako firma nie mamy sobie nic do zarzucenia. Do akcji Zima przystąpiliśmy z pełnym sprzętem, z pełną ilością ludzi, z pełną motywacją. Nie ukrywajmy, że opad śniegu był intensywny i on trwał dość długo, bo tam naliczyliśmy 10 dób. Skoro prezydent tak nas postrzega, no to mówię, to już teraz musi nam te konkretne zarzuty przedstawić. Nic na ten temat jeszcze nie wiemy, mówię, cały czas działamy, cały czas gdzieś tam jak mamy jakieś niedociągnięcia, cały czas staramy się to jak najlepiej poprawić. Poprawić ma się również sytuacja pogodowa, co w ciągu najbliższych dni spowoduje, że zalegający na chodnikach śnieg zacznie topnieć. Z uwagi na fakt, że w grudniu tego roku pokrywa śnieżna w naszym regionie była najwyższa od ponad 10 lat i jego topnienie chwilę potrwa. Napłynie do nas powietrze polarno-morskie z Oceanu Atlantyckiego. Temperatura będzie cały czas wzrastać. Jedynie jeszcze w nocy z wtorku na środę chwyci lekki przymrozek i to co w dzień stopi się, to w nocy zamarznie, powodując tak zwane oblodzenie. Nie będzie to typowa gołoleć, bo gołoleć mieliśmy poprzedniej nocy, gdy nasunął się ciepły front i występowały opady deszczu, a przy gruncie mieliśmy ujemną temperaturę i wtedy ten deszcz zamarzał, tworząc gołoleć. Najbliższe noce będzie tak zwane oblodzenie, ale kolejne noce i dni będą już taką z całodobową temperaturą dodatnią. Według prognoz Damiana Dąbrowskiego najcieplejszym dniem ma być Wigilia Bożego Narodzenia, a na Białe Święta najprawdopodobniej znów nie mamy co liczyć.